Witam na Szelnicy Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie. Dzisiaj asystować przy zajęciach będzie mi uczestnik zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver i w Soczi, Łukasz Szczurek, reprezentant Polski w biatlonie. Zanim przejdziemy do właściwych zajęć, chciałem Was zaprosić do polubienia naszego profilu na Facebooku i zasubskrybowania kanału na YouTubie. Na naszej szczelnicy możemy korzystać z broni krótkiej, pistoletu pneumatycznego oraz z karabinków pneumatycznych. W zależności od tego, w jakim wieku przychodzą uczestnicy, mamy broń dla dzieci oraz dla osób troszeczkę starszych. Pokażemy Wam dzisiaj ustawienie strzelca w dwóch pozycjach strzeleckich. Postawie stojąc oraz postawie siedząc, ponieważ głównie z takich pozycji strzelamy na naszej strzelnicy. Następnie zademonstrujemy Wam prawidłowe celowanie. Postawa stojąc. Strzelec ustawiony jest lewym barkiem dla osób praworęcznych w kierunku celu. Nogi wyprostowane, rozstawione troszeczkę szerzej niż szerokość barków. Lewa ręka oparta o klatkę piersiową, korpus, i ona również podtrzymuje broń. Ważne jest, żeby cała lewa ręka była w osi karabinka. Prawa ręka lekko dociska kolbę do dołka strzeleckiego albo do barku. Zadaniem prawej ręki jest również lekkie ściągnięcie języczka spustowego. Należy chwycić rękojeść z niewielką siłą. Mocne dociśnięcie kolby do barku może spowodować zerwanie strzału. Postawa strzeleczka siedząc. Ta pozycja szczególnie preferowana jest przez młodzież, ponieważ odciąża ona kręgosłup i nie ma tutaj efektu zmęczenia trzymaniem broni. W tej postawie dwa łokcie oparte są o stojak. Ręka podtrzymująca broń nie powinna być zaciśnięta na łożu. To broń ma luźno leżeć na dłoni i mieć możliwość swobodnego ruchu do przodu i do tyłu. Dobry efekt daje ułożenie broni na dłoni nie obejmującej łoża. Łokieć ręki podtrzymującej broń powinien być ustawiony w linii łoża pod bronią, a nie wystawać poza oś broni. Łokieć pod bronią gwarantuje, że broń podczas strzału nie obróci się bokiem, wprowadzona w ruch odrzutem. Dłoń pracująca na spuście powinna tylko lekko dotykać chwytu, a nie być na nim zaciśnięta. Lekki chwyt umożliwia swobodny ruch broni w czasie odrzutu. Kolba broni powinna być lekko oparta o ramię, a nie wciśnięta mocno jak przy strzale ze sztucera. Należy dać broni możliwość łagodnego cofnięcia się podczas pierwszej fazy odrzutu. Kolbę należy przykładać delikatnie do ramienia i z wyczuciem. Przy każdym strzale pozycja strzelca i układ broni powinny być takie same. Przejdziemy teraz do nauki właściwego celowania. Broń sportowa z otwartymi przyrządami celowniczymi, to znaczy z muszką i szczerbinką, skalibrowana jest poniżej celu. To znaczy, tak by strzały trafiały w środek tarczy, musimy ustawić muszkę i szczerbinkę poniżej czarnego krążka na tarczy. Szczerbinka powinna znajdować się w poziomie, a muszka nie może wystawać powyżej poziomu szczerbinki. Każde przekręcenie broni w prawo lub lewo również będzie zmieniało tor lotu pocisku. Po ustaleniu odpowiedniej pozycji i złapaniu celu wstrzymujemy oddech na wdechu i tylko paliczkiem ściągamy spust. Sam moment oddania strzału powinien być zaskoczeniem dla strzelającego. Po oddaniu strzału dalej patrzymy na cel, kontrolując, czy broń nie zmieniła swojej pozycji. Łukasz, bardzo dziękuję Ci za wspaniały pokaz. A zdradź nam jeszcze proszę, czy można z Tobą gdzieś znaleźć jakiś kontakt, na przykład na internecie? Tak, oczywiście. Bardzo zapraszam wszystkich do odwiedzenia mojej strony internetowej lukasz.szczurek.pl.